Oto 6 ostrych sosów. Od zwykłego tabasco po piekielny knockout z najostrzejszej papryczki na świecie. A oto 6 śmiałków, którzy będą ich dzisiaj próbować. Ale uwaga! W tym gronie kryje się jeden oszust, który zamiast cierpieć z resztą graczy, będzie pokryjomu wcinał ketchup. Koniec? Już możemy iść do domu? Nasza widownia bardzo gorąco was przywitała w trakcie nagrywek w naszym klimatyzowanym studio. Ale może przedstawię was też wszystkim oglądającym nas teraz przed państwem. Hubcio, Eris, Bezu, Mati oraz Bartek i Sepcio, którzy chyba nadal siedzą w toalecie. To te osoby stoczą bój z 6 coraz ostrzejszymi sosami. Pytanie, o co walczą? Złote gacie. Cały czas zadajemy sobie to pytanie. Przejdźmy do pierwszej rundy. To mogę to przeczytać, tak? Nawet musisz. Przed wami stoi 6 ostrych sosów, od klasycznego tabasco, przez Ace Ripera, po piekielny knockout z najostrzejszej papryczki na świecie. W każdej z rund będziecie wchodzić na wyższy poziom ostrości i próbować kolejnego sosu. Ale w waszym gronie kryje się oszust, który zamiast cierpieć razem z wami, będzie pokryjomu wcinał ketchup. Waszym zadaniem jest go znaleźć i wygłosować. W pierwszej rundzie skosztujecie klasycznego tabasco, to tylko 3500 skowili, także na pewno dacie sobie radę. Teraz załóżcie opaski, żebyście nie widzieli, kto jest oszustem. Za chwilę przed wami pojawią się nuggetsy, wysmarowane tabasco. Tak? Jezu, te nuggetsy są zimne! No. Nie mogłeś pożegrać tego? Na stole stoją szklanki z wodą i mlekiem. Jeśli w trakcie rundy zdecydujecie się napić z której z nich, nie będziecie mogli oddać głosu w najbliższym głosowaniu. Dobra, przejdźmy do konkretów. Kobiety rzadko lubią ostre. Nie jestem kobietą, sprawdzałeś? Czy ty założyłeś jej płeć na podstawie wyglądu? Cancel. Może są ciężkie. Ja się dalej zastanawiam, czemu ty się zastanawiasz nad moją płcią. Co dobra, skancelujcie mnie, nie wiem co powiedzieć, no. Ej, dobra, Eris, no muszę ci powiedzieć, że twoja taktyka była bardzo dobra, bo przez następne kilka rund nikt nie śmiał się do ciebie przypieprzyć. Pytanie, czy to było celowo? Wiecie, że tak wszystko co mówiłem jest celowo. To, że się urodziłam kobietą, bo od początku zaplanowane. Ja tylko chciałem jeszcze oczyścić swoje dobre imię, Bezu. Tak bardzo oburzyłeś się, że nie podgrzałem waszych nuggetsów. Chciałem powiedzieć, że one były gorące, świeżutkie o 12.00, ale może ty powiesz kochanym widzom, o której zjawiłeś się na nagrywki. No, byłem ogólnie 11.50. O 11.50 to ty byłeś... Ja mam screeny na potwierdzenie. Widzowie, nagrywki są o 12.00, Bezu o godzinie 13.42 pisze, zaraz jestem, kilometr. Spóźniłeś się 2 godziny, a potem jeszcze masz czelność narzekać na moje nuggetsy? Przepraszam bardzo, ja jestem prawnikiem pana Michała. Chciałbym zadać jedno ważne pytanie. Czy było powiedziane na jaki czas o godzinie 12 były nagrywki? Nie wspominaliśmy o strefie czasowej. Dziękuję, w takim razie zamykam rozprawę. Nie mam siły na tego ziomka. Wracajmy do materiałów. Urgot, wiem, że jest fanatykiem ostrego, więc to byłby idealny materiał na impostora. W sensie wiesz, ten sos jest na tyle... To nie jest ostre. To jest subtelne. To jest jak ketchup ostry, nawet mniej. Nie wierzę, że my będziemy mogli cokolwiek powiedzieć o kimkolwiek. Nie, po samym tabasco to jest... Wczoraj zrobiłem kebaby z ketchupu malinowego ostrego z jakiegoś kotlina. To jest, było ostrzejsze od tego. Chyba, że właśnie dostałeś ketchup i nie wiesz. To własne. O, teraz się zdradził. Tak, ketchup pikantny. Kurde, nie wiem jak u was wszystko z ostrością. Ja ogólnie ostro lubię rzeczy, ale nie lubię smaku ostro. A smakowało ci to? Ja na przykład czułem taką wyczuwalną nutę jakiegoś smaku, do czego byś porównał Bezu? Do tabasco! Do tabasco, mam dużo porównany. Nie wiem, no... No nie zdecydujemy, wywalmy Beza. Aha! Cię no najprościej, nie najmniej powiedział, tak? A co bym ci powiedział? No obroń się! Spokojnie Bezu, zrobimy to dla ciebie, byś się nie posrał. Nie, nie spokojnie, jak chcesz się kochać. Znaczy... Ho? Na wizji? Ciekawy king. Jest też opcja. Każdy z nas może wziąć łyczka i wtedy nikt nie będzie głosował. Ej, dobra. To jest za słaby sos, żeby oceniać. Bez kitu, możemy sobie łyczka wody strzelić. Jeden minus. Każdy może po kolei wziąć i ostatnia osoba może powiedzieć, a ja nie biorę. Dobra, to wszyscy pijemy? Tak. Dobra. Ja na smaku. Ale to nie alkohol, to nie ten odcinek. Dobra, Hubcio, bardzo dobra strategia. Muszę przyznać, ja nawet sam tego nie przemyślałem. No to wam dało gwarancję, że nikt faktycznie nie będzie na siebie głosować. Zawsze miałem łeb do interesów. Myślę, tą marynarkę wygląda, jakbym ci sprzedać zaraz jakieś NFT. No Hubcio, mądry chłop, faktycznie, ale wracamy do Beza. Z twoich ust na graniu upadły słowa, uwaga, cytuję. Nie, spokojnie, ja chcę się posrać. Proszę, rozwiń tę myśl. Problem taki, że no z rana mi się nie udało wysrać, tak czułem, że coś mi trochę zalega. Dlatego się spóźnił 2 godziny. No w każdym razie, podsumowując, nikt nie odpadł w tej rundzie, także zapraszam na kolejną. W drugiej rundzie spróbujecie Melinda Scotch Bonnet. To spory przeskok ostrości, bo ten sos jest prawie 15 razy ostrzejszy od tabasco. Pamiętajcie o zakazie picia wody i mleka. Teraz załóżcie opaski, a przed wami pojawią się nuggetsy pokryte sosem. Łosa zjadłem. Mam nadzieję własnego.
tego mieliśmy. No bo tak 15 razy nie powiedziałbym, no. Ja czułem go ze smaku, ale mało. No, dosłownie. Nie zacząłeś smaku. Ten na pewno zdecydowanie był bardziej słodszy. Ja czułem kwaśność. Nie, kwaśne właśnie tabasco. Tabasco jest typowo robione kwaśne. Ja też bym powiedział, że słodsze to jest. Też bym kwaśne bym powiedział. Ja bardziej słodsze. Papryka, ocet, marchew, papaja, sól. Kwas cytrynowy. No, papaja, jest słodki. Dobra, ale dobrze by było teraz kogoś wygłosować jednak. To już jest jedna, druga runda. Chyba, że chcemy do trzeciej, tak safe. Jeszcze cztery rundy. Mnie zastanawia jedna rzecz, bo Bezu już kaszlał przy tym. A to akurat prawda, żeby zastanawiało. Ja jestem po chorobie dopiero co. Nawet jak przyszedłem tutaj, to pokaszliwałem. Kaszlał? Pokaszliwałem, jak przyszedłem. No tak mocno nad wyraz bym powiedział, nie? Ja bym tu nie ufał, no tak. No, ale ja bym powiedział, że on sam sobie grób kopie. Jak robimy? Skip czy głosujemy? Łyczka wezmę. O kurde. O! Ja bym się skupił na Bezie i poszedł dalej po prostu. Dobra, no to co? No to możemy wszyscy. A to ja rundeczko tym razem sobie. O, chwila, bo coś... Mati coś kombinuje. Ci... O, dobra, niech będzie. No, to zdrówko. Wiesz. No ci nie ufam teraz. Ja mi to kombinujesz. Dobra. Dobra, na Matiego. Nie no. Ale ja chcę powiedzieć, że ja faktycznie kaszlałem po chorobie wtedy. Ja mam jeszcze jedną kwestię do Sepciocha, którego z dniami dzisiaj nie ma, także zobaczcie to sobie na filmie. Chciałem po prostu wrócić do włosa, którego znalazł na swoim nuggetsie. Czy ty powiesz, że to twój? No zważywszy, że to ja nakładałem te nuggetsy, tylko Sepcioch miał dostęp do swojego talerza, no to zastanówmy się, czyj to mógł być włos? I tutaj pomoc wizualna mała. Słuchaj, włosy rosną mnie tylko na głowie, Kubuś. Jeszcze bardziej niepokojące, że jesteś łysy. W sumie druga runda bez głosowania. Co było w waszych głowach? Wybrałeś strasznie słabe sos. Po prostu chciałem dać wam takie złudne poczucie bezpieczeństwa, bo wiecie, że od tego trzeciego sosu to już trochę uderzy. Tak, nie przeczytam. Masz mikrofon? Ma. Ja mam. W trzeciej rundzie wchodzimy na cząstkowe rejony. Przedstawiam wam Torchbearer Garlic Reaper. Mimo swojego niepozornego wyglądu, ten gagatek kryje w sobie 116 tysięcy skowili. Tym razem bez mleka może się nie udać. Załóżcie opaski. Kurde, napięcie urosło, tylko nie wiem, czy od sosów, czy od zbliżenia tutaj. Wyszczuć. To już tak. Nie wiem, czy ktoś się ze mną zgodzi, że był strasznie taki gorzki zapach wręcz. Po nozdrzach poszło. Trzeba być twardym, nie miętkim. Czuć, ale nie jest oszczek jeszcze mocny. Ja bym nie powiedział, że nie jest mocny. Ja też bym nie powiedział, że nie jest mocny. Nie, nie jest oszczek jeszcze. Oj. Nasila się. Wytrzyj te łezki. To była za muzyczka, przepraszam. To było takie tiktokowe. To chyba już było troszkę ostrzejsze, tak? To nie, lajcik. Bardzo niedobre, bo było to czosnkowe. Nie no, to był smaczny właśnie, to był najsmaczniejszy sos ze wszystkich. To był jedyny sos, który oprócz ostrości miał jakiś smak jeszcze. Był i trochę ostry i czosnkowy. Kocham czosnek. Ja kocham, jak mi zryja czosnkiem. Ja kupuję sos czosnkowy, biorę bagietkę czosnkową, moczę tą bagietkę w sosie czosnkowym i nawet jak mam ją myśleć z jakąś laską, poznawać jakąś laskę, czułbym się dumny, że reprezentuję magię czosnku. To jest jedna osoba, której się oczy nie. Komu? Ale patrzę na talerz, no, talerz taki mało ketchupowy. Dobra, czyli Bezu nie jest impostorem. Bezu, jeden argument, żebyśmy nie mieli cię wygłosować. Czemu byście mieli? Bo po każdym widać cokolwiek. Ale jedna rzecz go broniła. On miał faktycznie talerz uwalony od sosu. Ale nie wiemy, czy to ten. Równie dobrze mógł mieć jakiś inny sos. Tak się rzuc, było coś tą ostrość, ale to jeszcze nie było aż takie. Wydaje mi się, że on po prostu ketchup pikantny dostał. Dla mnie ta połowa stołu jest na bank czysta. Na Sebastiana nie zwracałem uwagi. Mati było widać, ale też może bardzo dobrze udawać. Bo szczerze, znam Sebastiana, ja wiem, że on ostre naprawdę na chwilę. No. Mati mi tutaj troszkę śmierdzi, Mati, mimo że... Mati i Bezu. Jak się czujecie teraz? Szczerze, no tak leciutko, jak mam takie nie że drgawki, ale takie lekko trzęsę. No i tak, że muszę takie bardziej duże oddechy robić, tylko tyle. Ja się czuję dobrze, tylko lekko trochę gardło mnie drapie i tyle. Gardło? Nie język, bardziej. Tył języka? Mi tak delikatnie cieplej na żołądku na przykład. Ale tak to mi język piecze. Że tak szybko ci w brzuszku? No. Nie, bo dla mnie w głowie dwie najbardziej safe osoby przez kolor tego sosu to jest Eris i Bezu, bo faktycznie mieli pomoczone tym sosem na starcie. Jeżeli to nie jest żaden, że tak powiem, trik, to tak. Nie dam wątpię. To ja mogę dać jeszcze inny ciekawy pomysł. Jak Sebastian i tak je, to jest duża szansa, że i tak się po nim nie poznamy. Możemy jeszcze wygłosować Sebastiana i Beza sprawdzić w następnym. Szczerze, to, że w brzuszku czujesz tak szybko, to... No nie wiem, coś się ja czuję. Po trzecim w brzuszku? To było bardzo szybko. Czuję po prostu, że coś zjadłem ostrzejszego. Nie, że to jest palące, o nie, wypala mi żołądek. Dla mnie najbardziej racjonalne jest najpierw Seba, a później Bezu. To prawda. Dobry trop. Fajny. Fajna taktyka. Tak, jeden na mnie. Bezu. Ja znowu. Czyli dwa do jednego. To jest numer 3.
3, 4, Seba. No to już out. Nikt się tego nie spodziewał. Znaczy ja się trochę spodziewałem, że będzie jednak Bezu. Założyliśmy, że Bezu jest takim głuptaskiem, że możemy go wyrzucić po prostu w następnej i nie stanowi żadnego zagrożenia. Wszyscy jak lemingi po prostu poszli za tym, co mówił Kupcio. Co jest podejrzane, bo być może to on sobie steruje tutaj nimi wszystkimi, a tak naprawdę on wpierdziela ketchup. Umiem kupić ludzi, to prawda. Gorzej, że nie mam pieniędzy. Pożegnaliśmy Sepciocha, Bezu został w grze. Zobaczmy, czy na długo. Znacie powiedzenie, że ostry sos piecze dwa razy? Haha, chodzi o dupę! Nie, bo w gębie piekło w dupy. Znacie powiedzenie, że ostry sos piecze... Czy możemy już wywalić Beza? Bo jest bardziej czerwony niż po sosie. No i teraz będzie miał wymówkę, że się płacze. Znacie powiedzenie... Dobra. Poker face. Co ci śmiać? Sklej dupę! Niedługo mi sklei po tym asriperze. Na odwrót. Przed wami sos, o którym przypomnicie sobie jutro. Nikt mi tego nie przeczyta! Dobra, jestem... Jestem dorosłym mężczyzną. Poker face albo ci dołoży sosu dwa razy. Znacie powiedzenie, że ostry sos piecze dwa razy? Mogę wygrać to pierwsze zdanie! No debile. Ale on mówił, że jest chory, więc jakby... On jest chory na głowę. Gładki mózg. Co jest z nim nie tak? Czytaj, czytaj. Myślałem, że za drugim razem to nie będzie tak śmieszyć, ale śmieszy dalej tak samo. O Boże, dobra. Bezu, teraz specjalnie dla ciebie przeczytam zawartość listu. Uwaga! Znacie powiedzenie, że ostry sos piecze dwa razy? Aha, chodzi o dupę! Przed wami sos, o którym przypomnicie sobie jutro rano w toalecie. Teraz skosztujecie skrywanego w butelce z trupią czaszką Asripera. Ten nicpoń bije z siłą 350 tysięcy skowili. Udało się, proszę państwa, w każdym razie to było w tym liście. No to czas spróbować tego nicponia! No, chlup w ten głupi ziup! Bardzo octowy. Jakby ktoś mi tutaj w tych okolicach spalił ognisko i tak szło do kuchni. A który to był sos? To był ten. Faktycznie taki kwaskowo-octowy był. Po chwili zacząłem trochę bardziej czuć. Ale jeszcze tamtego bardziej jakoś poczułem. Tamten to nas zniszczył. No a tamten był wiele mocniejszy. Znaczy, ale chociaż nie był mocny, ale był mocniejszy. No nic to no. Wywalamy Beza i lecimy dalej. Miejsce, którym dotknąłem językiem, sparzy akurat. Ja czuję, że myślę, że... Coraz więcej śliny się generuje. Ale tamten poza tym, żeby ostry, też taki trochę ten był ostry, ale jakby go mniej było. A tak. Ten jest ostry i niedobry. Bo Karolina Reaper jest najszczęśliwszą papryczką na świecie. Piotr na jej bazie. A ostatnia to będzie czysta Karolinka. U Martin widzę po umowie ciała, bo nie wiem jak usta jego operują i raz na jakiś czas się wentyluje, że jest bezpieczny. To jest marka, bo Eris nie widać, ale miała wcześniej kapkę sosu. A z tym pluciem mi sosu Beza nie widziałem. Niemożliwe, żeby ten żeby nic nie miał żadnej reakcji. On siedzi tego. No bo to nie było takie ostre tamte. Nawet jak pójdziesz do jakiegoś kebaba, co mają lekko ostrzejszy sos i weźmiesz najostrzejszy, to nie może, żebyś umierał, ale przynajmniej będziesz tak... Nie będę tak robił. Jak nie jest tak, to nie będę tak robił. Tak fizycznie reakcji nie ma ani Bezu, ani Harris. No, dosłownie, fizycznie najmniej. Więc nawet też ona ma makijaż. Dwie osoby jedyne i tylko u nich był sos na talerzu. Myślisz, że mamy takie szachy 4D? To... Silni jesteśmy, tak? Zanim Bartek zdążył wziąć na Getsa, Harris mu wzięła i odłożyła. I dlatego teraz on się nie popłakał, bo on już nie miał tyle sosu, bo... Impostor ma założoną tą, czy nie? Tak. Skąd wiesz, że impostor ma założoną paskę? Bo to ja nie jestem. Ty jak ona pomogła przytrulać sobie? Przecież żartuję, ty głuptasku. Ja. Dla mnie cały czas Bezu się z niczym nie wybronił. No nie miałem jak się wybrać nawet. On mówi, że no jesteś ty i tyle, bo nie masz reakcji. No to co, jak czułeś? Co czułeś po tym sosie? W sosie? Nic. A, no właśnie! Taki smak. Taki... Pomidorowy? Nie, taki... No taki słodki, co nie? Nie. Ciężkie się wylosowało, żeby opisać sos, którego nie jadłeś. Nie, smakowałem jak zwykły sos, no. Taki lekko trochę ostrzejszy, ale nic więcej. To inaczej. Jak często jesz ostre i jakiego rodzaju to jest ostre? No to gdzieś z raz na dwa tygodnie zjem coś takiego naprawdę ostrego. Czasem... Czyli co? Nie wiem, jakieś, chodzę na jakieś tajskie jedzenia, jakieś takie inne gówna, jakieś... Wymień trzy tajskie knajpy w Poznaniu. Nie wiem, jestem tutaj drugi tydzień! Jakie danie na przykład? No jest takie azjatyckie, takie... Takie... Kur... To jak to wygląda, to danie? Ogólnie są też nazywane kiełki na pewno. Kiełki to jest pierwsze, co wymieniasz? Ile kosztuje to danie średnio? Około 40 zł. I są tam kiełki? No są, no. Ale ich nie jem. Ja bym przeszedł do głosowania. Popełniacie błąd, od razu wam mówię. Bezu, co to za danie z ostrych kiełków za 40 zł? Masz danie, które jesz średnio raz na dwa tygodnie. Pamiętasz tylko kiełki? I to, że ich nie jesz. Ha ha ha!
Stary, to dosłownie tak jakbyś chciał powiedzieć, że jadłeś kebaba i mówisz, że no pomidor w tym daniu jest. No pogubiony już byłem, no na mnie naciskacie od pierwszej rundy od niczego, tak? Druga rzecz, wszyscy zgodnie stwierdzili, że Ass Reaper okazał się mniej ostry niż jego poprzednik, ale zapomnieliście o ukrytej mocy żniwiarza odbytu, to jest takie luźne tłumaczenie. On przypomina o sobie dopiero następnego dnia. I chciałem naszym kochanym widzom przeczytać teraz fragment z wiadomości, które przyszły następnego dnia na nasze konwersacje. Zaczyna się w niedzielę, 10 godzin po nagrywkach, 22:29, Bartek pisze: czuję, jak te sosy powoli wchodzą mi do jelit. Poniedziałek o 9:33, Hubert pisze: update, sram już z 20 minut, pozdrawiam. Czuć lekki aromat octowego pieczenia na odbycie. Poniedziałek, 10:10, Bartek: przydałby się taki bilet mleczny. Jest... Ale jakie drogie by to musiało być. A on jeszcze by musiał mieć mleko bez laktozy. I jak pewnie zauważyliście, Bartka dzisiaj z nami nie ma. Przypadek? Nie sądzę. Widzowie, w tym przypadku nawet nie ma co pokazywać głosowania, bo wiadomo, że wyleci bez. Zapraszam na kolejny fragment. Jesteśmy już prawie na końcu waszej drogi. Przed wami przedostatni stopień na schodach do kulinarnej nirwany. A to jest taka metafora, że następny sos będzie tak jak shotgun dla Kurta Cobaina. Jeśli myśleliście, że poprzedni sos był ostry, nikt chyba tak nie pomyślał, to pomyślcie raz jeszcze. Ten będzie ponad dwa razy ostrzejszy. Przed wami Elijah i Stream Regret, który dobija do 800 tysięcy skowili. Załóżcie opaski i czekajcie na swoje nuggetsy. Pomachajcie to. Ja od razu mnie odrzuciłem. Dobra, gotowi? No, to chlub w ten głupi dziób. Ten mnie bardziej po ustach piecze. A mnie też. O kurde. Mi po ustach tak poleciało. On się nasila. Pod językiem czuję. Nie, ja cały język. Ty, ja prawie nic nie ten. A ja będę wiedział, że jestem impostorem? Się trzęsę trochę. Otwórz okno. Otwórz okno. To jest otwarte. To drugie. Powiem tak, wy umieracie, ona dyszy. Jaki makijaż trzeba? No ja nie mogę języka w środku. Zastanawiam się, czy Mati by tak dobrze udawał, nie? Ty lubisz tak zahachmęcić, to mi to tak... Ej, dobra, ja nie wiem, co ten sos miał, ale mi się kręci w głowie. Powiem tak, jeśli ty jesteś, to nie uwierzę już w nic nigdy w życiu, nie? Wiesz, co mnie zastanawia? Że on na drugim sosie się rozpłakał, a teraz nie płacze. Na trzecim. Okej, okay, trzeci akurat wszystkich zabieg. A mi się wydaje, że ten jest ostrzejszy od trzeciego, ale już tak dalej pójść radzimy z tym wszyscy. Ja nie czuję jakoś ostrego, ale aktualnie z boku mam wrażenie, że trochę jakby czucie straciłem. A poczuliście na głowie? Ja poczułem teraz nawet trochę na głowie, taki jakby ból delikatny. Mnie usta pieką tu w kąciku, czy tam tu, gdzie zjadłem. Mieliście, że ten sos miał czosnek? Ja nie czuję smaku. Ja nie jestem w stanie skupić się na waszych reakcjach, for real. Nie, no, tak patrzę na was, no to co jedynie tutaj w zero jakby przez makijaż, jakbyś nie miała czerwonej twarzy, a tu poker face. Mogę powiedzieć jedną rzecz. Jeśli bym udawał, to raczej bym udawał, że mnie piecze. Dobra, ja proponuję teraz wszyscy się napić mleczka i na ostatni sos final boss test. Okej. Jestem za. Ja bym się nie napiła, szczerze. Dobra, to co? Mleczko? Chyba mleczko. Ja potrzebuję wody. Woda ci nie pomoże, woda pogarsza. Ja potrzebuję schłodzić sobie usta. O, ale dobre mleczko. Wiecie, co zróbcie? Myślałem, że i wypluj. Ej, chłopcio, no... Kto by się ośmielił opluć stół hosta, nie? Jakiś debil pewnie. Widzowie, zapamiętajcie to. Nie no, ale paliło już trochę, Fry, paliło. Ja serio kręciło mi się w głowie. Był duży przeskok od poprzednich sosów, bardzo. 3/10. Aha, bo ty jadłeś Dobra, lecimy dalej. Gratulacje dla wszystkich, którzy jeszcze się trzymają na krzesłach. Już tylko ostatni sos dzieli was od statusu legendy. To o co gramy? Przed wami Scoville's Finest Reapers. Knockout. To niepozorna buteleczka kryje 1,5 miliona Scoville. Załóżcie opaski i powodzenia, widzimy się po drugiej stronie. No co, zdrówko. Zdrówko. Dobra, ja ten sos jadłem w wakacje. Czuję, poznaję go. Ten? Trochę inny, ale ten sam. Ogólnie nie jest dobry. Jest obrzydliwy. Bo zapiekankę jadłem z tym. O nie, na raz... Się rozkręca. Ale to było niedobre. No fuj! Napij się! Haha, przegrał! Bulgot, woda nie pomaga! Woda pogarsza! Mleka dajcie! Przyjemniaczek.
Daj tabletki. Na serce. Powiem tak. Przyjemnie się oglądało z boku. Sam jesteś z bokiem, nie mów tak do Kuby. No to co, ten ostatni sosik chyba był troszeczkę ostrzejszy, co? Troszeczkę. Zdeczka, zdeczka. Tutaj tak 4,5 na 10. Widzowie, pewnie zauważyliście, że nasi uczestnicy tym razem trzymali nuggetsy na widelcach. To dlatego, że sos był tak ostry, że nie chcielibyśmy, żeby dotykał skóry. Zobaczcie, co zrobiła Eris. Nie. No, piekł. Szczególnie, że jeszcze miałam taki super pomysł, żeby wysmarkać potem nos serwetkę, którą wycierałam sos. Dobra, słuchajcie, no Bartek i Hubert praktycznie od razu wzięli połyku mleka, także oni nie mogli głosować w finalnym głosowaniu, ale Eris i Mati mogli. Także to od nich będzie zależeć to, czy cała czwórka dostanie się do finału, czy ktoś odpadnie. Zobaczmy, jak głosowali. Myślę, że to towarzystwo jest bezpieczne. Bałem się, że będzie gorzej, ale... jest ostro. Co to jest za ketchup? Mogę zobaczyć ten ketchup? Ciemny jest bardzo w kolorze względem sosu. Nie jest tego swoim widelcem przypadkiem. No nie ma szans, proszę cię. Kurde, on też ma takie drobinki. Jest różnica. Jest troszkę różnicy. Jest to chwila prawdy. Pierwszy głos. Co? Co? Hubert! Czemu? Szczerze z mojej analizy wyszło, że najbliżej jesteś ty do bycia ketchupem, a jak nie, to nic nie stracę, więc... A ty stracisz status legendy. Ja stracę status legendy. Mati, co to był za gest? Co on miał znaczyć? Trochę podejrzane, po ostatnim głosowaniu nagle Sigma się odpala? Nie no, generalnie ten gest był bardzo prostym przesłaniem, że jeśli ty, widzu, również chcesz mieć taką szczękę, chcesz tak wyglądać, to właśnie założyłem nowego Instagrama. Spychaczek Instagram. Jebany! Zapraszam Instagram, spychaczek! Czy podkreślnik Wiktoria, zapraszam Instagram. Bez podłoga, podłoga, teraz zapraszam na Instagrama. Linki do wszystkich uczestników macie w opisie. Ta runda była dla mnie najsłabsza, bo szczególnie mnie zabolała tutaj. Właśnie chciałem się zapytać, jak się czujesz bez statusu legendy? Słuchaj, nieważne czy odpadniesz na czwartym miejscu, czy na ostatnim, dla mnie przegrana to przegrana. Słuchajcie, dowiedzmy się, jaka była prawda, kto tak naprawdę był ketchupem, kto nie jadł ostrych sosów. Kto był ketchupem? Miło was widzieć znowu w komplecie. Gratulacje dla tych, którzy przetrwali wszystkie 6 sosów. Zajrzyjcie na spody waszych szklanek z mlekiem. Mam B. No ja mam T. K. Wy, A. Ry, Ty, E, K. Bartek! Co? Oszukałeś nas! Pierdol! Nie no, to był żarcik. Teraz znajdziecie na spodzie butelek z sosami. Wow. H, U, W, E, R, T. Kolejna kartka. I znowu to był żarcik. Zajrzyjcie teraz Bezowi do dupy. A, mam to. To też żart. Teraz proszę prawdziwego oszusta o ujawnienie się. To nie ja. Nie, żartowałem. Gary! Nawet nie udawał, że to było ostre. Ale jak kurwa przeczytaliście Bartek na szklankach, to ja już... Świat się zawalił. Ja też miałam. To był Bezu, proszę państwa. Kto się spodziewał? Czy poszło mu dobrze, czy źle, to nie mnie oceniać. Tragicznie. Jak to się stało, że Bezu miał sos na tym? Ja po prostu wziąłem palec, umazałem sobie nim sos, a potem smyrnąłem mu po talerzu. A czemu ja też miałam? To by akurat skapło z nuggetsa. Co za faworyzacja, nie mogę. Koniecznie subskrybujcie ten kanał po więcej takich materiałów, a tutaj możecie sobie obejrzeć Mafię o 1000 zł. Też była fajna, zapraszam.